że sposób i struktura, w jakiej działam, jest całkiem w porządku, gdybyśmy nie zapominali o tym, że to zawsze, zawsze drużyny są najważniejsze. Pełnią funkcje czy to hufcowych, czy gdzieś w komendach chorągwi, czy gdzieś nawet wyżej, powinniśmy zawsze pamiętać, żeby jak najbardziej pomagać i wspomagać pracę drużyn. Wydaje mi się, że są potrzebne zmiany organizacyjne, ponieważ chwilowa struktura nakłada na drużynowego bardzo wiele obowiązków. W Związku Kucerstwa Polskiego są tak zwane płatne etaty dla instruktorów. W danym chówcu, w danej chorągwi są osoby, które poświęcają się tylko temu. Możemy się przeciwko temu burzyć, możemy się z tym nie zgadzać, ale prawda jest taka, że w tym momencie drużynowy, czy chówcowy, czy ktoś, kto pełni jakąś funkcję, żyje tak naprawdę na przynajmniej dwa etaty. Są chówce, są drużyny, w których tej kadry nie ma, w których drużynowy czy chówcowy jest sam. Tak naprawdę myślę, że zająłbym się drużynami, bo drużyny tworzą ZPHR. Tak. Chówce, chorągwi i tak dalej są stworzone po to, żeby wspomagać pracy drużyn. Takiej drużyny. Myślę, że taka współpraca właśnie ze starszymi instruktorami, harcmistrzami, podharcmistrzami na pewno bardzo pozytywnie by wpłynęła na działanie drużyn. Brakuje nam wolnych instruktorów, brakuje nam pomocy dla kadry. Młodzi drużynowi nie umieją sobie ze wszystkim poradzić i czy to będą płatne etaty, czy jakakolwiek inna nazwa, forma, to według mnie jest to potrzebne. No i poza tym myślę, że przydałaby się jakaś organizacja, dział, nie wiem jak to nazwać, czy to w chorągi, w chówcu, która by zajęła się pozyskiwaniem środków. A tak poza tym marzy mi się praca ze stopniami harcerskimi na zasadzie mistrz i uczeń, ale myślę, że do tego jeszcze bardzo długa droga i trzeba o tym pomyśleć. Pierwsza rzecz, która przychodzi mi na myśl, która według mnie warta byłaby zmiany, są to kursy przewodnikowskie, które z założenia mówią, że przewodnik powinien być właśnie świadomym wychowawcą i przygotowywać tego przyszłego instruktora, aby pełnił właśnie rolę tego świadomego wychowawcy. Ale wydaje mi się, że ten program, który jest na kursie przewodnikowskim, nie do końca pokrywa się z tym, co chcielibyśmy dzięki temu kursowi osiągnąć. Wydaje mi się, że powinien być większy nacisk na jakieś cechy lidera, na to, żeby ten instruktor faktycznie mógł później działać poza ZHR-em, żeby nie skupiać się tylko na harcerstwie. Myślę, że usprawniłbym jakoś działanie chówców i takie tworzenie wspólnot w chówcach i to, żeby chówiec, gdybym mógł tak zdecydować, że tak od tej pory będzie, to zrobiłbym to, żeby chówce tworzyły takie wspólnoty instruktorów, którzy się dobrze znają, są kumplami po prostu, wspierają się nawzajem i idą do jednego celu.